Cześć, tu Kuba Stanek z Naukowców Dwóch. Wielu moich uczniów pyta mnie, czy warto zainwestować w jakiś zbiór zadań. Jeśli tak, to jakiego wydawnictwa. Postanowiłem poszukać czegoś nowego. Trochę się podmieniało od czasów mojej matury. No i po takim szybkim researchu znalazłem kilka wydawnictw, które cieszą się takim taką największą popularnością wśród maturzystów na, na różnych forach. I dzisiaj chciałbym przedstawić Wam jedno z takich wydawnictw, wydawnictwo Biomedica. Chciałbym dzisiaj zrobić taką krótką recenzję i porozwiązywać z Wami kilka, kilka takich ciekawych zadań z tego, z tego wydawnictwa, z pierwszego tak naprawdę, z pierwszego tomu. To będzie pierwszy, myślę tak, z trzech filmów, gdzie zobaczymy Przykładowe zadania z różnych dziedzin przydatnych do matury. Wygląda, tak wygląda ten pierwszy tom. Tak jak powiedziałem, wydawnictwo Biomedica. Jeden z czterech tomów. Dość gruby, dość potężne dziełko. Wydaje mi się, że jest całkiem, całkiem rozsądnym wyborem. Po pierwsze, sama cena nie jest zbyt duża, jak na taki zestaw czterech... Tomów to bodajże coś ponad 100 zł, więc naprawdę nie jest źle. To się znajduje w środku. No, układ jest bardzo prosty: to znaczy, mamy każdy dział, i każdy dział właściwie jest podzielony mniej więcej po połowie. Połowę zadań zajmują zadania autorskie, takie, których nie znajdziemy nigdzie indziej, tylko w tych zbiorach. Czasem to jest trochę mniej, czasem trochę więcej. A druga część, co również bardzo ważne, zadania maturalne. I tutaj, może inaczej, szerzej, zadania CKE, czyli mamy zadania i maturalne, z matur próbnych, z matur właściwych. Mamy też zadania z tego zbioru zadań, takiego sporego zbioru zadań, który ukazał się w 2015 roku. Takie cztery tomy, jak widzimy, one są niemałe, znaczy też i Formatowo i objętościowo w tym pierwszym tomie, niech spojrzę, to jest ponad 400 stron z odpowiedziami. Ale najpierw w ogóle, czy warto w takim razie kupować zbiory papierowe, skoro tak dużo materiałów jest w internecie? Uważam, że tak. Im bardziej zbliżone będą warunki tego, jak pracujemy, do tego, jak będziemy pisać naturę, tym dla nas lepiej. Tym ta nauka będzie. Owocniejsza, będzie bardziej zbliżona do rzeczywistych warunków mm, egzaminacyjnych. E, więc zadania w formie papierowej, zadania w takiej formie, że, że mogę powiedzieć mojemu uczniowi, to bardzo często mówię, nawet jeśli pracujemy online, weź kartkę sobie, zapisz tą odpowiedź na zadanie, które widzisz na, ta, na naszej tablicy, zapisz tą odpowiedź. Wiesz, jest przepaść między tym, co ja wiem, a co muszę zapisać. No, z, zapisać odpowiedź, uporządkować ją, no to jest 80% pracy, 20% to jest moja wiedza, którą muszę włożyć, 80% jak to zapisać. Postawię taką może odważną tezę, nie ma czegoś takiego jak pisanie pod klucz. Możesz pisać albo dobrze, albo źle, albo mieć problem z pisaniem w ogóle, albo nie. nie. Dlatego bardzo w ogóle polecam wszystkie takie wydawnictwa papierowe, takie, które zmuszają nas do tego, żeby odpowiedź zapisać także może to tyle e, takiego wstępu przejdźmy sobie do robienia zadań ok e, jeszcze zanim zaczniemy chciałbym wam opowiedzieć o takiej e, wakacyjnej akcji którą robimy razem z moim bratem z naukowców dwóch e, wpadliśmy na pomysł żeby zorganizować dla was obozy letnie e, obozy maturalne e, obozy wakacyjne e, wyjeżdżamy na Roztocze, e, więc w Piękny rejon Polski i mamy tam zamiar połączyć przyjemne z pożytecznym. Przyjemne, no bo oczywiście, wakacje, czyli plaża, czyli jezioro, czyli kajaki, parki linowe, wycieczki no to co się kojarzy nam z leniwymi wakacjami, z tą przyjemnością. Ale pożyteczne również. Chcemy każdego dnia albo prawie każdego dnia poświęcić trochę czasu na opowiedzenie Wam z biologii, z chemii o najważniejszych zagadnieniach, które na pewno przydadzą Wam się do matury. Będziemy mieli takie własne mini laboratorium, zobaczycie te najczęściej występujące reakcje na maturze, odpowiemy na Wasze pytania, rozwiążemy sobie najtrudniejsze zadania, omówimy najtrudniejsze też działy. I najczęściej występujące na maturze, e, także na pewno jakby nie wyjdziecie, nie, nie wyjdziecie z takiego e, rytmu, nie stracicie czasu, jeśli macie poczucie zwłaszcza straconego e, roku. E, no to myślę, że dużo może się zmienić po takich wakacjach, po takim obozie z nami. Więc tym bardziej e, tym bardziej polecam. Więcej szczegółów znajdziecie na naszej stronie internetowej link będzie e, w opisie, e, także tam, e, tam was odsyłam. i no, mam nadzieję, do zobaczenia. Ok, no to chodźmy, zobaczmy do tych zadań. Aparat Goldziego występuje w większości komórek eukariotycznych. Zbudowany jest z wielu płaskich cystern ułożonych jedna na drugiej. Podaj jedną z funkcji, jaką pełni aparat Goldziego w komórce eukariotycznej. Po pierwsze, zwróćcie uwagę, że mamy tutaj rozszerzenie na komórkę eukariotyczną, czyli nie tylko na zwierzęcą. Powiedzmy, że większość tych funkcji będzie się pokrywać w jednej, w drugiej typie komórek. No, na pewno to, co nam się rzuca pierwsze w oczy, to modyfikacja łańcuchów cukrowych w glikolipidach, glikoproteinach, to dodawanie glikozylacja, dodawanie reszt cukrowych. To będzie sortowanie białek. To będzie ich przeznaczenie na późniejszy eksport, tak, oznaczanie, sortowanie, oznaczanie na późniejszy eksport do egzocytozy. Także to na pewno, jeśli chodzi o komórki zarówno zwierzęce i roślinne, czyli sortowanie, pakowanie, oznaczanie, modyfikacja zwłaszcza cukrowa. Pamiętajmy, jeśli chodzi o komórkę roślinną, a przepraszam, może jeszcze w zwierzęcej roślinnej, oczywiście uczestniczą w syntezie yy, fosfolipidów, które uczestniczą w budowie błony komórkowej, na przykład sfingomieliny, yy, więc to jest bardzo ważna ich funkcja. Dodatkowo w komórkach roślinnych aparat Golgiego odpowiada za syntezę ściany komórkowej, więc to też warto sobie gdzieś yy, zakodować i przynajmniej jedną z tych rzeczy tutaj wpisać. Drugi podpunkt tego zadania. Yy, lizosomy to małe, otoczone błoną kulisty pęcherzyki. W swym wnętrzu zawierają enzymy hydrolityczne, hydrolazy, uczestniczące w rozkładzie związków organicznych. Kwaśne środowisko, optymalne dla enzymów lizosomalnych, zapewnia wbudowana w ich błonę pompa protonowa, dostarczająca z cytozolu do wnętrza lizosomu jony H, zakwaszające środowisko. Lizosomy odpowiadają za trawienie wewnątrzkomórkowe zużytych organeli oraz materiału pobranego na drodze pinocytozy i fagocytozy. W wyniku uszkodzenia lizosomu, enzymy w nim zawarte mogą zostać uwolnione do cytoplazmy komórki. I nasze zadanie: określić, czy uwolnione enzymy lizosomalne stanowią zagrożenie dla pozostałych organeli komórkowych. Mamy zadanie z tekstem, to się, to się ceni, bo takich zadań jest coraz więcej, myślę, że będzie coraz więcej. Czy uwolnione enzymy lizosomalne? Zobaczmy sobie, czego te enzymy lizosomalne potrzebują. Zobaczcie, w tekście jest kwaśne środowisko optymalne dla enzymów lizosomalnych. To jest pierwsza dla nas informacja. Gdyby ktoś miał wątpliwości, jakie pH zatem jest w cytoplazmie komórki, no wyraźnie będzie bardziej zasadowe. Dlaczego? Bo mamy pompę protonową w tych lizosomach, w błonie lizosomów, która pompuje do wnętrza lizosomu jony H, zakwaszające to środowisko. Czyli odbieramy jony H, z cytoplazmy, przerzucamy je do wnętrza lizosomu, czyli tam pH znacznie nam się obniża. W cytoplazmie pH jest lekko zasadowe, albo obojętne. Tak obojętne. Czyli powiedzmy takie, które dogodzi największej ilości enzymów. Więc, odpowiadając na to pytanie, czy stanowią te enzymy lindostomalne zagrożenie? Nie, nie stanowią zagrożenia, ponieważ gdyby się uwolniły to tak, objętość tego lizosomu, nawet jeśli uwolni te jony H+, to nie jest wpłynie na y, też układy buforujące obecne w, cy w cytoplazmie w cytozolu, więc y, to nie, nie, nie obniży pH cytoplazmy na tyle, żeby te enzymy y, doszły do swojego optimum i zaczęły trawić samą komórkę, więc jakby pod tym względem komórka też się zabezpiecza y, przed właśnie ewentualnym uszkodzeniem lizosomów i samostrawieniem. Kolejne zadanie. Peroksysomy są to struktury pęcherzykowate, otoczone pojedynczą błoną, występujące u wszystkich eukariotów zawierają enzym katalazę rozkładający nadtlenek wodoru do wody i tlenu. Podaj nazwę narządu ludzkiego, którego komórki są bogate w peroksysomy. Ehm, tak, peroksysomy, czyli ehm, taka należą do takiej szerszej grupy mikrociałek Przysomy zawierają katalazę, która no, uczestniczy za bardzo ważny, bardzo ważny etap, czyli pozbywanie się nadtlenku wodoru inaczej powiedzmy, tej wody utlenionej, chociaż to jest tak naprawdę tylko chyba 3% roztwór tego nadtlenku wodoru w wodzie. I ta katalaza rozkłada. Dlaczego musi to rozkładać? To warto też gdzieś wiedzieć. Na samym początku to wszystko związane jest w większości z oddychaniem, z metabolizmem danego tkanki, komórki narządu. Na łańcuchu oddechowym może czasami dochodzić do tak zwanego przeciekania elektronów. No i taki elektron, który posiada jeszcze dość dużo energii, może wejść w reakcję z tlenem i stworzyć tak zwany wolny rodnik, reaktywną formę tlenu, anionorodnik ponadtlenkowy. Anionorodnik ponadtlenkowy może z kolei przereagować z wodą i dać właśnie natlenek wodoru. Natlenek wodoru sam w sobie nie jest może jeszcze takim zagrożeniem, ale ma łatwość reagowania z jonami metali, i wtedy dopiero może powstać jakby takie główne podstawowe ryzyko czyli powstać nam rodnik hydroksylowy. I to. Jest już bardzo duże zagrożenie, ponieważ rodnik hydroksylowy reaguje z czym popadnie, jak leci, czego dotknie, to zniszczy. Dotknie błony, utleni kwasy tłuszczowe, czyli perforuje, będzie niszczył błonę. Dotknie DNA, zaczyna wprowadzać tam mutacje. Niszczy, uszkadza białka. W no ogóle robi masakrę w komórce. Więc nie chcemy doprowadzić do tego, żeby powstał nam ten rodnik hydroksylowy bo wtedy no, jest bardzo duży jeśli będzie powstawało go dużo, oczywiście dużo w dużych ilościach, no to może na tle uszkodzić komórkę, że komórka będzie musiała umrzeć <laughs> i skierować się na y, swoje y, samobójstwa apoptotyczne. Więc y, komórka chce się przed tym ustrzec, dlatego krok wcześniej stwarza katalazę, zwłaszcza te komórki, które mają jakby albo duży kontakt z tlenem, albo po prostu intensywny metabolizm, więc wtedy wytwarza katalazę, która niweluje nam te reaktywne formy tlenu, jak nadtlenek wodoru. Um, oczywiście taką, takim narządem z wysokim metabolizmem jest wątroba, to na pewno nie ulega wątpliwości. E, Też zresztą takie doświadczenia wykrywające katalazę, właśnie pienienie się, y, na skutek właśnie wykrycia tej katalazy, najczęściej robi się na próbce z wątrobą, ale również nerki wykazują dość duże stężenie tych, tego enzymu, więc jeśli chodzi o narządy, to myślę wątroba, nerki można było spokojnie napisać, chociaż najbezpieczniej tą wątrobę jednak w pierwszym, w pierwszym miejscu. No i warto zapamiętać że to też erytrocyty. No to nie jest narząd, tak, ale komórka, która ma duży, duży kontakt z tlenem, więc też tam często będą powstawać właśnie reaktywne formy tlenu. Ona narażona na to posiada duże ilości katalazy. Drugi podpunkt. W tkankach nasion magazynujących lipidy, występują organella posiadające podobne funkcje do peroksysomów z dodatkową możliwością przekształcania lipidów w cukry podczas kiełkowania. Podaj nazwę tych organelli. I tutaj ja bym dał taką gwiazdeczkę jednak yy, do tego zadania. Yy, no, to jest takie zagadnienie, które nie pojawia się właściwie w każdym podręczniku. Yy, yy, ale nie bez yy, powodu znajduje się tutaj pod peroksysomami, ponieważ yy, no, w tym zadaniu chodzi o glioksysomi, które razem z peroksysomami znajdują się, należą do tak zwanych mikrociałek. Glioksosomy są to takie struktury błoniaste, które znajdują się tylko w roślinach, niektórych grzybach, ale głównie w roślinach, tak jak tutaj napisano, e, zwłaszcza w nasionach oleistych. E, I one tam pełnią bardzo ważną funkcję, ponieważ umożliwiają taki metabolizm tłuszczy, e, który pozwoli z tych tłuszczy, czyli głównego materiału zapasowego, odtworzyć Cukry, czyli na drodze glukoneogenezy stworzymy cukry. To zobaczy, u nas nie jest możliwe. U człowieka to nie jest możliwe. My tłuszcze yy, w wyniku betaoksydacji przerabiamy tylko na acetylogenzym A, no i wrzucamy jako substrat energetyczny, więc tak naprawdę możemy tłuszcze tylko spalić, wykorzystać energetycznie. Natomiast rośliny tutaj zobaczcie, no będą potrzebowały dużo cukru do, yy, no do kiełkowania, do syntezy nowych komórek, yy, struktur komórkowych i tak dalej. Więc potrzebują dużo tego cukru, nie w formie energetycznej, ale strukturalnej. I właśnie taki, te enzymy zawarte w glioksyzmie umożliwiają na przerobienie tego tłuszczu zmagazynowanego na cukry, które wykorzystamy na proliferację komórek, na tworzenie nowych komórek, tkanek roślinnych. Także tutaj tak gwiazdka, bo to nie zawsze występuje, ale myślę, że warto mieć to gdzieś z tyłu głowy, bo podobne zadanie, sprawdzenie yy, wprost odwołujące się do cyklu tego glioksalowego, czyli tego, który przerabia nam tłuszcze do bursztynianu, dokładnie tam acetylokenzym A do bursztynianu, yy, ale pytanie o glukoneogenezę pojawiło się na maturze. Właśnie trzeba było wybrać roślinę oleistą, jeśli się nie mylę, słonecznik, yy. I wskazać, że tam będzie zachodziła najintensywniej glukoneogeneza, ponieważ ilość cukru jest najmniejsza, jest dużo tłuszczy. No i właśnie tu mamy odpowiedź, w jaki sposób to się dzieje, czyli dzięki, dzięki enzymom zawartym w glioksysomach. Okej, okay, to lecimy dalej. Zadanie szesnaste. W jądrze komórkowym występuje chromatyna, włóknista substancja zbudowana z DNA... Nawidniętego na białka histonowe oraz ze stabilizujących białek niehistonowych. No i nasze polecenie. Wyróżniamy dwie postacie chromatyny: euchromatynę i heterochromatynę. Podaj która z nich jest chromatyną aktywną genetycznie. Yy, powiem szczerze, tak stylistycznie raczej może to nie jest jakiś duży błąd rzeczowy aczkolwiek raczej mówimy o, o aktywności transkrypcyjnej, nie tyle genetycznej. Genetyka sama w sobie ma trochę szersze zastosowanie, tak? To gdyby ktoś był złośliwy, to mógłby zapytać, że heterochromatyna na przykład nie dziedziczy się, tak? Albo e, no, innego. W każdym razie raczej mówimy o tym, że heterochromatyna, no właśnie, już odpowiadam w tym wypadku, heterochromatyna jest nieaktywna Transkrypcyjnie. Euchromatyna to jest ta rozluźniona, zdekondensowana, aktywna transkrypcyjnie, czyli ta, do której mamy łatwy dostęp enzymami yy, helikazą, polimerazą tak? czyli gotowa do tego, żeby ulec yy, transkrypcji. W interfazie, czyli najdłuższej fazie życia, w której komórka przygotowuje się do podziału, chromatyna jest najbardziej rozproszona, gdyż DNA musi być dostępny dla enzymów biorących udział w procesie syntezy białka i replikacji. A to, to co powiedzieć. Gdy zbliża się faza podziałowa, faza M, nici chromatyny zwijają się coraz bardziej i stają się mocniej skondensowane, aż w końcu jako chromosomy mitotyczne osiągają najwyższy stopień kondensacji. Wyjaśnij, dlaczego w trakcie podziału komórki dochodzi do kondensacji chromatyny. To Też takie dość popularne pytanie, jeśli chodzi o maturę, albo w kontekście pytań na przykład o ciałka kierunkowe, czyli po co w ogóle ciałka kierunkowe powstają, albo na przykład w kontekście mejozy. Tutaj w ogóle podziałów, dlaczego do podziału komórki niezbędna jest ta kondensacja chromatyny. No i odpowiedź jest dość prosta. Chodzi o to, żeby równomiernie w sposób uporządkowany podzielić materiał genetyczny. Tylko wtedy, kiedy chromosom jest skondensowany, kiedy pojawił się nam centromer. Kinetochory otaczające centromer, dopiero wtedy jesteśmy w stanie przyłączyć. Włókna wrzeciona karyokinetycznego, rozerwać te chromosomy, czy to czy chromatydy siostrzane, rozerwać i równomiernie, równocennie podzielić ten materiał pomiędzy komórki potomne. Więc po to kondensujemy, żeby równomiernie, równocennie rozdzielić materiał genetyczny do komórek potomnych. I 16.3. Należy pamiętać, że liczba chromosomów jest cechą gatunkową. U człowieka występuje 2N, 46 chromosomów. Określi, czy wszystkie komórki organizmu człowieka posiadają podwójny zestaw chromosomów 2N. Jeśli nie, podaj przykład komórek ludzkiego organizmu, nie posiadających podwójnego zestawu chromosomów. No i od razu tak mnie pierwsze, co przychodzi do głowy, no to yy, od razu wskazać komórki, które w ogóle nie posiadają żadnych chromosomów, czyli na przykład erytrocyty. Yy, to byłby taki całkiem fajny przykład. Albo no rzeczywiście, idąc tym tropem niepodwójnego, a pojedynczego zestawu chromosomów, no to mamy wszystkie gamety, tak? czyli plemniki, oocyty, yy, komórki jajowe tak mają yy, ten pojedynczy haploidalny zestaw chromosomów. Tutaj każda z tych komórek mogłaby się znaleźć. Zadanie 23. Zgodnie z zasadą izoosmolalności płynów ustrojowych, we wszystkich przestrzeniach wodnych organizmu, poza pewnymi wyjątkami, panuje jednakowe ciśnienie osmotyczne. W pewnych okolicznościach może dojść do utraty płynów ustrojowych i odwodnienia. Wyróżniamy trzy typy odwodnienia: izotoniczne, hipertoniczne i hipotoniczne. No i właściwie nasze zadanie: odwodnienie izotoniczne to niedobór wody w ustroju przebiegające z izotonią płynów ustrojowych. Osmolalność płynów ustrojowych pozostaje prawidłowa. Przyczyną odwodnienia jest utrata izotonicznych płynów np. poprzez przewód pokarmowy, nerki lub skórę oparzenia. Od siebie dodam, że np. też może być e, utrata krwi po prostu <coughs> w wyniku jakiegoś zranienia. Tak? Czyli tracimy no, jakby całą objętość krwi, czyli nie wpływa to na osmolalność e, reszty płynów, e, reszty osocza. Poniższy tekst opisuje obraz kliniczny osoby z odwodnieniem izotonicznym. Podkreśl w tekście właściwe stwierdzenia, aby stanowił on poprawną całość. Jeśli mamy człowieka z odwodnieniem izotonicznym, u chorego występuje podwyższenie czy obniżenie ciśnienia tętniczego. No i tak jak powiedziałem, najlepiej sobie uzmysłować to na przykładzie na przykład utraty krwi całej krwi pełnej no to domyślamy się, że wtedy zachodzi obniżenie ciśnienia tętniczego no po prostu zmniejsza się objętość krwi w łożysku, więc ciśnienie tętnicze również się zmniejszy, czyli mamy obniżenie objawy niedokrwienia tak, no właśnie konsekwencja też tego ośrodkowego układu nerwowego mocz i zmniejszona elastyczność skóry po prostu zaczyna dochodzić do no, po prostu utraty, tak? Utraty izotonicznych płynów. Cała ta objętość, no, głównie chodzi o krew. Prawda? Zostaje zmniejszona. Woda, zostaje też potem zabrana z tkanek, dlatego na przykład zmniejszamy elastyczność tej skóry. Odwodnienie hipertoniczne to niedobór wody przebiegający z hipertonią płynów ustrojowych. Przyczyną może być niedostateczny pobór wody, najczęściej przez osoby nieprzytomne. Określ, czy pacjentowi z odwodnieniem hipertonicznym należy przytoczyć płyny hipertoniczne czy hipotoniczne. Eee, no, czyli drugi rodzaj, tutaj zadań z drugim rodzajem odwodnienia. Eee, no to yy, mamy hipertonię płynów ustrojowych, tak? czyli wtedy, kiedy tracimy dużo jakby samej wody z osocza, ale elektrolity pozostają w osoczu, czyli podwyższa się ich stężenie, czyli potencjał wody tam spada. Osmolalność takiego płynu potem idzie do góry, podnosi się. Więc jeśli mamy w takim razie nasz, nasz osocze staje się hipertoniczne, no to dla wyrównania powinniśmy podać płyny hipotoniczne, tak, które dzięki temu Doprowadzimy nasze płyny ustrojowe do stanu izotonii. Czyli tutaj powinniśmy użyć płynów hipotonicznych. No i trzeci podpunkt odwodnienie hipotoniczne to niedobór wody przebiegający z hipotonią płynów ustrojowych. Do jego przyczyn należy utrata płynów izotonicznych, na np. poprzez przewód pokarmowy, połączony z częściowym wyrównaniem niedoboru poprzez picie płynów hipotonicznych, np. wody stołowej. W następstwie może dojść do obrzęku komórek nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym i wystąpienia objawów takich jak bóle głowy, nudności czy zaburzenia świadomości. Wyjaśni dlaczego odwodnienie hipotoniczne prowadzi do obrzęku komórek. Zobaczcie, tutaj mamy właśnie taki fajny zadanie, mi się podoba, jest bazując na takim paradoksie pewnym. Czyli z jednej strony mamy odwodnienie hipotoniczne, ale z drugiej strony mamy przewodnienie komórek, tak? Mamy obrzęk komórek. Jak to się dzieje? tutaj do tego niezbędna jest ta wiedza na temat osmotycznego przepływu wody pomiędzy dwoma różnymi ośrodkami oddzielnymi błoną półprzepuszczalną pamiętajmy że woda zawsze będzie przepływać z miejsca gdzie ma wyższy potencjał do miejsca o niższym potencjale czyli z miejsca gdzie roztwór ma wyższą osmolalność do roztworu o osmolalności niższej Dlatego też, jeśli mamy odwodnienie hipotoniczne, oznacza to, że nasze płynne ustroje, na przykład krew, staje się hipotoniczna względem komórek. Czyli potencjał wody w osoczu staje się wyższy niż potencjał wody no, na przykład w plaźmie, co powoduje bierny napływ wody do wnętrza komórek z krwi do komórek. Co ostatecznie prowadzi, jakby do właśnie do odwodnienia, zmniejszenia objętości krwi, natomiast napęcznienia obrzęku komórek. Stąd ta, ta, ta zależność. Podoba mi się to zadanie. Nietypowo podchodzi właśnie do kwestii osmotyczności płynów, do osmotycznego przepływu wody wraz z różnicą stężeń pomiędzy dwoma ośrodkami. Zadanie 28. Yy, mamy tutaj wskazać, yy, znaczy najpierw na rysunku mamy przedstawione różne rodzaje transportu, no i mamy podpisać, który z nich jest yy, antyportem, symportem, uniportem, dyfuzją bierną i transportem aktywnym. Yy, tak, to no, taka kwestia techniczna raczej dzisiaj myślę sobie matura wykorzystałaby to nieco inaczej, prawdopodobnie oznaczyłaby cyfrowo te przykłady, które mamy przyporządkować, a następnie kazała po prostu do każdej z tych liter byłoby kawałek, kilka, trochę miejsca wolnego, należałoby wpisać daną cyfrę. No, ale to jest taki szczegół, może taka, taka mechanika tych zadań bardziej bardziej naturalnych. No więc zastanówmy się. Widzimy, że mamy substrat po jednej stronie i potem przerwaną kreską przerwaną strzałką, widzimy że znajduje się po drugiej stronie błony. Czyli to jest nic innego, jak dyfuzja bierna. czyli nie mamy tutaj żadnego wspomagania, żadnego białka, nic nie uczestniczy. Po prostu substrat przedostaje się przez błonę. Czyli mamy naszą dyfuzję bierną? B. Widzimy, że już występuje białko transbłonowe. Mamy substrat, który właśnie przez to białko, przez ten kanał przedostaje się na drugą stronę błony. Czyli tu już widzimy pewne wspomaganie. Jeszcze nie jest to transport aktywny, bo nie widzimy tutaj zużycia energii. Ale mamy tylko jeden substrat, który przedostaje się w jedną stronę. Dlatego to jest uniport. Punkcie mamy Uniport. Z kolei w C mamy już, zobaczmy sobie, mamy substrat i kosubstrat, i oba przechodzą na jedną stronę błony, czyli przemieszczają się w jednym kierunku. Wtedy mówimy właśnie o tak zwanym kotransporcie. Jeśli przemieszczają się w jednym kierunku, tak jak na podpisanym C podpunkcie, mówimy wtedy o symporcie, symporcie, czyli C, w naszym przypadku podpiszę to 2. Zwróćcie uwagę na to nazewnictwo po raz kolejny spotykamy się ze słowem zaczynającym się od sym, tak? Ten przedrostek sym czy syn oznacza coś współ, tak? Stąd mamy symbiozę, czyli współżycie, mamy gatunki synantropijne, czyli takie, które żyją we wespół z człowiekiem. Tak? Mamy też, też syntezę, czy jakoś połączenie, współ, yy, współdziałanie, tak? yy, więc to, to syn, warto, warto zapamiętać, syn czy sym, to jest taki przedrostek oznaczający, że to się dzieje razem. Yy, I pod punkt D widzimy znowu mamy substrat, tylko substrat, ale tym razem przechodzą przeciwne strony, zatem to już nie będzie symport, tylko antyport. Oba z nich, symport i antyport, należą do rodzaju kotransportu. I białka, które pomagają im w tym, to są kotransportery. No i podpunkt E widzimy nieco podobnie jak w uniporcie, ale mamy już tutaj podpisane ATP. ATP, oczywiście jako źródło energii, będzie odpowiadał za transport aktywny. Domyślamy się zatem, że ten substrat przemieszcza się na przykład niezgodnie z gradientem stężeń. Więc ostatni to będzie nasz transport Aktywny. Dyfuzja wspomagana jest to transport za pomocą nośnika. Podaj jakie substancje pełnią funkcję nośników w procesie dyfuzji wspomaganej. I oczywiście to są, to są białka, ponieważ, jako jedyne, posiadają taką zdolność, właśnie na przykład wybiórczego transportu substancji z jednej na drugą stronę błony, czy stanowienie kanałów, na przykład kanałów jonowych, przez które te jony mogą przechodzić. Pamiętajmy, że dyfuzja wspomagana jest dalej rodzajem dyfuzji, zatem dokonuje się zgodnie z gradientem stężeń. Pomaga jednak jonom, które nie są w stanie przechodzić przez błonę, ponieważ mają ładunek, mimo że są bardzo małe, mają ładunek błona takich cząstek nie przepuszcza dyfusja wspomagana, wtedy im to umożliwia, Czyli taki kanał po prostu, przez który one mogą, tak kanały, prawda, nie wiem, ściekowe, odpływowe, deszczowe, pozwalają odpłynąć nadmiarowi wody, tak samo tutaj kanały pozwalają odpłynąć nadmiarowi tych jonów, yy, jeśli wytworzył się jakiś gradient yy, takich, yy, takiego stężenia. Wśród niżej wymienionych związków podkreśl te, których wchłanianie zachodzi na drodze transportu czynnego czynnego, to jak wspomnieliśmy wymaga ATP, dotyczy dotyczy cząsteczek zazwyczaj dużych i przemieszających się wbrew gradientowi stężeń. Myślę, że warto byłoby tu wskazać, że chodzi o to wchłanianie o układzie pokarmowym człowieka, bo tak się tutaj domyślam. No więc oczywiście to są cukry proste, tak, glukoza będzie przechodziła tutaj na drodze transportu czynnego, aktywnego, ponieważ stężenie glukozy wewnątrz enterocytu jest duże. Tu akurat mówimy o tak na marginesie, o transporcie wtórnym, czyli takim, który zależy od innego transportu, i ten transport glukozy do wnętrza enterocytu wspomnę tylko, jest sprzężony z transportem sodu na zewnątrz. Podczas działania pompy sodowo-potasowej. Tutaj ten transport glukozy mówimy, że jest transportem wtórnym, ponieważ właśnie na zasadzie kotransportu, Symy portu, glukoza z sodem może wejść do wnętrza komórki. Sód zgodnie z gradientem stężeń, jakby wpuszcza, jakby tak kątem wpuszcza, glukozę, która przedostaje się wbrew gradientowi stężenia. W podobny sposób też przedostają się aminokwasy. Podobnym zadanie też mieliśmy do czynienia kiedyś na, na maturze. Też trzeba było wybrać właśnie aminokwasy. Tutaj jeszcze doszedł jeden punkt, który, powiedziałbym, jest taki też już trochę trudniejszy. Niektóre rozpuszczalne w wodzie witaminy. Wiemy, że cząsteczki hydrofilowe ogólnie będą miały raczej problem z przedostaniem się przez hydrofobową podwójną błonę. Komórkową, więc ta rozpuszczalność w wodzie, ona powinna nam zadziać na wyobraźnie, ale ostatecznie powiem szczerze, to jest taka rzecz, gdzieś, która może czasami umknąć, która jest gdzieś na marginesie rzadko kiedy się niej właściwie wspomina, nawet przy układzie pokarmowym, tak? czy przy nawet transporcie błonowym, ale tutaj, tutaj również te rozpuszczalne w wodzie witaminy również wymagają transportu. Czynnego. Natomiast etanol, hormony sterydowe są to związki hydrofobowe, tak, rozpuszczalne w związkach organicznych, więc dla nich błona właściwie będzie takim przyjaznym towarzyszem, więc pozwoli im wejść na zasadzie takiego podobieństwa, tak, że podobno rozpuszcza się w podobnym, będą mogły przeniknąć błonę w sposób, w sposób bierny. 28.4. Wchłanianie wielu leków zachodzi w wyniku dyfuzji biernej. Szybkość wchłaniania, jak i wielkość wchłaniania, zależą od licznych czynników. Dwa preparaty handlowe zawierające tę samą substancję czynną mogą wchłaniać się w różnym stopniu. Wymień dwa czynniki, które mogą mieć wpływ na proces wchłaniania się leków. Yy... powiem a nie przepraszam jest też wspomnienie o tej dyfuzji biernej bo już miałem troszkę doczekać skąd mam to wiedzieć ale okej okay, jest wspomniane że to jest dyfuzja bierna tak naprawdę de facto musimy sobie przypomnieć też to co powiedziałem przed chwilą czyli jakie wąskie, jakie elementy będą przechodzić co będzie wpływać ewentualnie zaburzać to przechodzenie przez błonę komórkową no i tak jak wspomniałem na pewno Naładowanie, tak? czyli yy, obecność ewentualnie ładunku elektrycznego, i yy, one nie będą przechodzić przez błonę, czyli kwestia yy, tego yy, ładunku elektrycznego. Yy, bardzo ekologiczna i rzucająca się, myślę, mam nadzieję też, yy, pierwsza, czyli wielkość cząsteczek. Tak? Im większa cząstka, cząsteczka, tym trudniej będzie się jej przedostać przez błonę. Ty większa szansa, że będzie potrzebowała jakiegoś wspomagacza w postaci białka błonowego. Czyli mamy wielkość, mamy ładunek, jaki niesie, mamy jej charakter chemiczny, tak? czyli właśnie to, czy jest hydrofilowa, czy hydrofobowa. Jeśli hydrofilowa, czyli lubi się z wodą, no to nie lubi się z tłuszczami, więc nie lubi się z błoną. Więc to na pewno, to na pewno takie podstawowe czynniki, które które warto mieć gdzieś z tyłu głowy, jeśli chodzi o przenikanie, o dyfuzję. Przypomnę, że taką dyfuzję, dyfuzję bierną tak właściwie dokonują tylko gazy, obojętne gazy, tlen, dwutlenek węgla, azot, tlenek azotu, to są takie gazy, które one muszą być małe, nienaładowane elektrycznie i wtedy jest szansa na to, że przedostaną się przez przez błonę albo tak jak właśnie, czyli charakter tłuszczowy, pasy tłuszczowe, glicerol, etanol, hormony sterydowe. Tak, dla nich błona też nie stanowi problemu. Dostępność biologiczna, piąty podpunkt. Biodostępność określa część substancji leczniczej, jaka z zastosowanej dawki dostaje się do krążenia ogólnoustrojowego oraz szybkość wchłaniania tej substancji. Podaj sposób podania leku, który daje biodostępność dochodzącą do 100%. Sposób podania leku, to na przykład doustnie, dospojówkowo, do, do odbytniczo itp. I to jest takie zadanie, właśnie, do którego mam spore wątpliwości. Znaczy, widzę, że chyba ktoś tutaj yy, mm, chciał yy, trochę wykorzystać swojej wiedzy z farmakologii, farmakodynamiki, no ale trochę to nie jest ten poziom. To, to znaczy, jesteśmy w stanie to zrobić, nawet na poziomie naturalnym. Ale potrzebowalibyśmy trochę więcej informacji, chociażby takiej informacji, że na przykład że za biodostępność, biodostępność na, na przykład obniża proces trawienia i wchłaniania w jelicie. Czyli podaj, zaproponuj sposób, który no właśnie zwiększy tą dostępność, i w ten sposób już sugerujemy, że musimy ominąć układ pokarmowy, układ trawienny, tak, no i wtedy na przykład możemy zaproponować podanie dożylne, tak, czy dotętnicze, bezpośrednio do układu krwionośnego. Jakaś informacja byłaby tu niezbędna, tak, jednak to nie jest, to już przekracza trochę ten poziom, żebyśmy sobie maturzysta sam wywnioskował, czy w jaki sposób to podać, Trzeba jednak podsunąć mu to, tak? Czyli podsunąć, że musi ominąć układ pokarmowy, krążenie wrotne na przykład, tak? W ten sposób no, musimy go pchnąć do tego, żeby inaczej niż drogą pokarmową, tak? I wtedy ewentualnie zasugerować wymyślenie innej drogi podania. Także tutaj miałbym takie jedno chyba zastrzeżenie do tych, do tych zadań. Zadanie 37. Podczas życia organizmu komórki wielokrotnie ulegają podziałom, zwiększając swoją masę i liczebność. Na razie może pominę ten tekst ewentualnie się do niego odwołam. Jeśli coś, możecie zapauzować i przeczytać go sami. Zobaczmy zadanie, po prostu. Zresztą, ja też tak polecam. Wbrew temu, co się często powtarza, ja polecam, jeśli tekst na maturze jest dość długi do zadania. Najpierw zapoznacie się z pytaniami, a dopiero potem czytajcie tekst. No z mojego doświadczenia bardzo często tak jest, że po prostu czytacie tekst przed zadaniami, czytacie polecenie, które was zaskakuje, bo na przykład nie to wyczytaliście z tego tekstu, i znowu musicie wracać i czytać cały ten tekst i szukać. Tego konkretnego, tej konkretnej informacji potrzebnej do, rozwiąza do rozwiązania zadania. Sytuację powtarzasz z każdym kolejnym podpunktem, bo na przykład yy, trzeba zwrócić uwagę na coś innego. I to jest yy, no niepotrzebna robota, więc ja zawsze mówię: przeczytaj najpierw polecenia, zobacz, czego potrzebujesz, i wystarczy ci potem jedno czytanie tego tekstu, z podkreśleniem informacji, których, które będziesz potrzebował wykorzystać w kolejnych podpunktach, tych pytaniach, i jesteś naprawdę z 10 minut do przodu. Zamiast czytać po kilka razy ten sam tekst, więc najpierw zapoznajmy się, może się okazać, że w ogóle połowę zadań zrobimy bez tekstu, tak? a to jest pewna forma takiego rozpraszacza, która się tak naprawdę no, w ogóle nam nie pomoże w tym. Uzupełni tabelę wpisując, w jaki sposób zmienia się liczba chromosomów i cząsteczek DNA podczas podziałów przyczyniających się do zasklepienia rany skórnej. Um, tak. No dobra, to tu miałbym drugie zastrzeżenie do tego zadania. Yy, mianowicie. Yy, podczas mamy wskazać liczbę chromosomów, w cząsteczek DNA podczas podziałów przyczyniających się do sklepienia rany skórnej, a tutaj mamy fazę fazy cyklu komórkowego. Czyli yy, nie wiem, trochę trzeba tu zmienić to, to polecenie, tak? Jak się zmienia liczba chromosomów podczas nie podziałów, tylko po prostu podczas w czasie cyklu komórkowego prowadzącego na przykład do podziału yy, przyczyniającego się do zasklepienia rany skórnej przy tak na dobrą sprawę to jakby w, tutaj w ogóle nie jest yy, to potrzebne tak no, mogliby po prostu powiedzieć albo no dobrze chcemy dojść żeby to była mitoza no ale to nie jest podczas podziału, tak? No podczas podziału to oczekiwałbym, że tu będą nie fazy cyklu komórkowego, tylko właśnie profaza, metafaza, anafaza, telofaza, tak? To są podziały, etapy podczas podziału. No ale dobrze, to jest tak na marginesie. Ale drugą rzeczą, która mi się tutaj mniej podoba, jest to oznaczenie, które zostało dane, mianowicie liczba chromosomów 4n i liczba cząsteczek DNA 8n. Powiem szczerze, nigdy nie spotkałem się z takim oznaczeniem, raczej dopotrzebowałby się jakiegoś błędu, tak uniwersalnym oznaczeniem, symbolem N um, określamy ploidalność, tak? czyli np. 2N to jest zapis, że organizm jest diploidalny, um, czyli to jest pierwsze zastanowienie, bo to jest rana skórna, to w ogóle tak jakby to dotyczyło człowieka, a nagle mamy 4N. Nie, nie za bardzo wiadomo skąd. No oczywiście może być jakiś tetraploid, jakiś organizm tetraploidalny, no i to sobie wymyślił, zrobić zadanie dla tetraploida. Spoko, w porządku, nie? Ale tu jest trochę dziwnie, bo cały jakby tekst dotyczy człowieka, i tutaj mamy ra, ranę skórną i nagle 4N, ale jeszcze dziwniejsze, wydaje mi się to 8N. I powiem szczerze, że tego za bardzo nie rozumiem. Jeśli chodzi o liczbę cząsteczek DNA, to zazwyczaj określa się to symbolem C. Małym, małym c. W taki sposób sygnalizujemy, jaka jest ilość materiału genetycznego, liczba cząsteczek DNA. Powiem szczerze, dlaczego tu jest N i N, tego nie potrafię wytłumaczyć, więc y, może po prostu zróbmy sobie w ten sposób, y, no przyjmujemy, tak, załóżmy, że to jest organizm tetraploidalny y, y, z fazie G1, w fazie S oczywiście dochodzi tylko do z wielokrotnie liczby chromatyd, tak? Czyli każdy chromosom duplikuje się, zarabia sobie chromatydę siostrzaną, tak? Czyli można narysować to tutaj. Prawda? mamy najpierw gdybyśmy skondensowali chromosomy w fazie G1, to by wyglądał w ten sposób. Natomiast w fazie S dochodzi do jego replikacji, czyli dobudowujemy jego chromatydę siostrzaną. Tak? Ale liczba chromosomów się nie zmienia. Tak. Dalej, organizm nasz na przykład pozostaje diploidalny, tutaj w tym wypadku tetraploidalny, czyli tutaj ta faza S nic nie zmienia, natomiast, tak jak powiedziałem, podwaja liczbę cząsteczek DNA na skutek replikacji, dlatego tutaj domyślamy się, że musi być połowę mniej, więc tutaj liczba będzie 4. No i metafaza. Metafaza to jest jeszcze ten, ten etap podziału, gdzie nie doszło do powstania dwóch komórek. E jeśli nawet, no to tutaj mówimy o tym zasklepieniu rany skórnej, czyli o mitozie, więc mitoza nie zmienia yy, dojdelności komórek, nie z podziałem redukcyjnym, więc dalej tutaj zostaje nam to 4N. Natomiast, tak yy, 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 jak ja powiedziałem, metafaza jeszcze nie rozdziela materiału genetycznego na dwie komórki, więc liczba cząsteczek DNA tak naprawdę dalej pozostaje taka sama jak w fazie. S, dopiero gdzieś od telofazy, tak? kiedy dochodzi do cytokinezy, dojdzie do cytokinezy, możemy powiedzieć, że już mamy dwie komórki, każdy z nich będzie wtedy już po cztery cząsteczki DNA. Kolejny podpunkt. Określ, czy erytrocyty są zdolne do hiperplazji, zwiększenia liczby komórek. Odpowiedź uzasadnia, odwołując się do cechy budowy erytrocytów. I tutaj powiem szczerze, że też można byłoby to spokojnie zrobić bez tego tekstu, bo my mam nawet wytłumaczenie hiperplazji, zwiększenia liczby komórek. W tekście już od razu tak wam skrócę jest wspomniana hiperplaza i hipertrofia. Hiperplazja, no to po prostu. Nawet powiedziałbym rzadziej używane słowo, na proliferację, czyli na mnażanie się komórek. Komórki się dzielą i nazywamy to hiperplacją. Natomiast hipertrofia, to mówimy w, o przerosie, czyli wtedy, kiedy masa tych komórek się zwiększa. I kiedy no, te procesy są w równowadze, no to można powiedzieć, że właśnie ro, na rośnie, tak? bo wtedy organizm od y, zygoty, czyli pojedynczej komórki, staje się organizmem, tak? no, czyli zwiększa swoją liczbę komórek i masę. Więc mówimy tutaj właśnie o proliferacji tych komórek no i zwiększaniu ich tej, tej, zwiększaniu masy przez syntezę związków w tych komórkach. No i czy erytrocyty są zdolne do hiperplazji? No oczywiście, że nie. Erytrocyty jako komórki no, bezjądrzaste nie, nie dzielą się, nie mogą się podzielić, zatem też nie mogą, nie, nie są zdolne do hiperplazy, czyli do proliferacji. Tyle. I odwołując się do cechy budowy, no to po prostu nie posiadają jądra, które jakby jest warunkiem koniecznym do tego, żeby podział komórki mógł zajść. I trzeci podpunkt. Na podstawie tekstu wymień skutki hipertroficznego działania środków dopingujących. No tu hipertrofia. I tu rzeczywiście warto się odwołać do tego, do tego tekstu wprowadzającego. Tutaj miałem taką drobną uwagę, że chyba warto byłoby dodać liczbę tych skutków, tak? Wymień 1, dwa, trzy skutki, no bo wymień skutki, no to właściwie co? Wszystkie, czy wszystkie wymienione w tekście? No jakoś to trzeba by sprecyzować. Wymień skutki hipertroficznego działania środków dopingujących, to znajdujemy w ostatnim akapicie. Widzimy tutaj, że działanie testosteronu środków dopingujących będących pochodnymi testosteronu prowadzi np. do wzmożonej produkcji białek, przerostu mięśnia sercowego czy bezpłodności, no i do naszej hipertrofii, no to oczywiście pasuje przerost mięśnia sercowego, ewentualnie właśnie produkcja białek mięśni wzmożona, tak, nadmierna produkcja białek mięśni, przerost mięśnia sercowego, no to dosłownie prawda, przerost, hipertrofia tego, tego narządu. Zadanie 39 też mnie zaintrygowało, wygląda, wygląda bardzo ciekawie, korzysta też z takiego tematu, którego ja chyba nie kojarzę, się, żeby był poruszany na maturze, czyli kwestia cyklu komórkowego, ale w kontekście cyklin, które tym cyklem regulują. Um. No, tak w skrócie, no to może, żeby nie przedłużając, mamy tutaj wykres, prawda, różnych stężeń cyklin w zależności od fazy komórki. No, i tam w tekście, naprawdę najważniejsza informacja jest taka, że największe stężenie danej cykliny obserwujemy bezpośrednio przed jakby przed etapem cyklu komórkowego, w który ten ta cyklina go wprowadza, tak? Czyli domyślałem się właśnie na przykład z wykresu, że cyklina E będzie wprowadzać komórkę fazę S, cyklina A do fazy G, czy cyklina B no, do mitozy. No więc zobaczmy zadania. Ko określ, korzystając z podanego wykresu, która z cykli ma najistotniejszy wpływ na bezpośrednie zapoczątkowanie fazy M cyklu komórkowego. Tu fajnie dodane rzeczywiście to bezpośrednie zapoczątkowanie, no bo... Y tak naprawdę współpraca wszystkich cyklin prowadzi do tego, żebyśmy doszli do, do fazy M, do fazy M, czyli naszej mitozy. Widzimy, że bezpośrednio tak, największe stężenie tutaj odgrywa cyklina B, która po rozpoczęciu mitozy jej stężenie nagle spada. Czyli odpowiedź cyklina B. Na podstawie tekstu sformułuj wniosek dotyczący wpływu wzrostu stężenia cykliny E na przebieg cyklu komórkowego jakby zasada jest podobna, tylko mamy inną cyklinę. I jaki będzie wniosek? Cyklina E, ponieważ dana cyklina, um, możemy znaleźć ten, ten fragment, dlaczego by nie wykorzystać go. Po co wymyślać koło na nowo i proch. Um. Spadek ich stężenia występuje po działaniu pobudzającym daną CZĘŚĆ CYKLU, DANĄ CZĘŚĆ CYKLU. Więc jeśli mamy dać cyklinę E, widzimy, że jej stężenie spada bezpośrednio po nastaniu, po rozpoczęciu fazy S. Na podstawie tego możemy wysuć wniosek, że cyklina E pobudza fazę, pobudza cykl komórkowy do wejścia w fazę S, ponieważ jej stężenie na początku tej fazy jest największe i spada niedługo po jej rozpoczęciu. Także szkoda akurat, że tylko dwa podpunkty. Myślę, że można byłoby coś jeszcze, jeszcze ciekawego tutaj wymyślić. Bardzo fajne, tutaj takie naprawdę wyraz uznania za taki temat, który nie jest jakąś kalką, po prostu nie jest parafrazą innego zadania naturalnego. Tylko ktoś się odważył i wybrał coś, coś nowego. Zadanie 41, znowu mamy tekst, dwuwarstwa lipidowa, parafraza z, z seminarium stytofizjologii z Kawiaka i Zabla. Zobaczmy też od razu, może nam się uda ten tekst, oszczędzimy sobie kilka minut na maturze. Płynność błony oznacza, że tylko fosfolipidy albo zarówno fosfolipidy, jak i białka wykonują ruchy w obrębie i między warstwami. No, tutaj może mieć wątpliwości. fosfolipidy na pewno, nie? bo o tym każdy wie. Te białka nas intrygują, więc to warto przeskrynować ten tekst, zobaczyć, czy coś tam tutaj pokazuje. No i daleko nie musimy szukać. Jedną z cech jest płynność, która polega na przemieszczaniu się lipidów i białek wzdłuż i w poprzek dwóch warstw. Dziękuję, mamy już gotową odpowiedź. Zarówno fosfolipidy, jak i białka. Wraz ze wzrostem temperatury maleje, czy rośnie płynność błony. No, jeśli ktoś nie jest przekonany, zawsze się mu to myli, to wiecie, no wyobraźcie sobie, że macie kostkę smalcu, wrzucacie ją na patelnię. Kiedy ją podgrzewacie, to co się z nią robi? Staje się jeszcze bardziej twarda, czy się upłynnia? Oczywiście, się upłynnie. Wzrost temperatury zawsze prowadzi do wzrostu płynności błony. Na jej ruchy... Właściwie nie wiem na jej ruchy, do się błony, może, nie może wpływać budowa składników błony komórkowej. Oczywiście, że może. Tak? I zaraz pewnie do tego dojdziemy. Wiadomo jest, że długie łańcuchy kwasów tłuszczowych w fosfolipidach zmniejszają czy zwiększają płynność błony. To jest takie zagadnienie, które jest rzadko, rzadko poruszane. Najczęściej mówi się o tej dalszej części, czyli obecności cholesterolu, może z go od razu. A jeśli chodzi o cholesterol, co robi cholesterol? No uczymy się o tym, że jakby stanowi tą przeszkodę, tak, w przemieszczaniu się fosfolipidów, zatem zmniejsza płynność błony. Tak stąd właśnie obecność cholesterolu w tłuszczach zwierzęcych też będzie za to, że tłuszcze zwierzęce będą w temperaturze pokojowej, zazwyczaj będą Stałej konsystencji, tłuszcze, natomiast tłuszcze roślinne już nie. Ale za to odpowiadają też, yy, przede wszystkim powiedziałbym, yy, kwasy tłuszczowe występujące w fosfolipidach. Yy, ponieważ występowanie dużej ilości yy, kwasów nienasyconych, jak to ma miejsce w tłuszczach roślinnych, odpowiada za to, że one są bardziej płynne. Yy, dlaczego? Yy, no, to jest, yy, Wytłumaczenie, ponieważ dochodzi do zmiany kąta tego łańcucha. To tak? Te podwójne wiązanie. W, yy, yy, może tak to narysuję tutaj. Yy, załóżmy, że tutaj mamy zwykły kwast tłuszczowy, a tutaj będziemy mieli związaniem podwójnym. To wiązanie podwójne zmienia kąt tego. Dalszy, dalszej części łańcucha, w wyniku czego, zobaczcie, ten fosfolipid zajmuje więcej miejsca, tak, po prostu rozpycha się łokciami na boki. Jeśli się rozpycha łokciami, tak, to nikt obok niego nie chce stać, więc ma więcej miejsca, więc może się swobodniej obracać, kręcić, przewracać, czyli błona staje się bardziej płynna. Czyli zwiększenie ilości tłuszy, kwasów tłuszczowych nienasyconych odpowiada za zwiększenie płynności błony. A co z długością kwasów tłuszczowych. No, Im są dłuższe, tym trudniej im się jest poruszać. Tak? No, wyobraźcie sobie basen, w którym jest mnóstwo ludzi, głowa przy głowie, prawda? I wszyscy unoszą się w tej wodzie. Dziecko, które jest krótkie i małe, dużo łatwiej będzie miało się odwrócić, przekręcić. Ma krótkie nóżki, prawda? Można tak, tak sobie wyobrazić, łatwiej mu się obrócić niż człowiekowi, który na przykład będzie miał 2 metry. Jemu trudniej będzie wpasować się i, i, i obrócić w tym towarzystwie. Natomiast, więc, aha, jeszcze tutaj długie łańcuchy zmniejszają płynność błony. Teraz tu miałem tylko zastrzeżenie stylistyczne stylistyczne, tak naprawdę, bo w. Jak teraz to przeczytałem, to jest trochę tak brzmi dziwnie. Wiadomo jest, że długie łańcuchy kwasów tłuszczowych zmniejszają płynność błony, a jeśli chodzi o cholesterol, zmniejsza płynność błony. Więc yy, tutaj widzimy jakby, te, no to je tak ten, ten spójnik, a jeśli, no to tak jakby przeciwstawienie, nie? To wypadałoby, że a jeśli chodzi o cholesterol, to on zwiększa, prawda? Tutaj jest yy, pewna taka nieścisłość. Poza tym yy, chciałbym jeszcze powiedzieć jednej rzeczy. Właściwie chyba nigdzie nie poruszany w podręcznikach ani w takiej podstawie. Pamiętajcie, że cholesterol tak naprawdę działa na dwa fronty. Z jednej strony zmniejsza płynność błony, czyli wtedy, kiedy podwy np. podwyższamy temperaturę, fosfolipidy są bardziej pobudzone, bardziej płynne, tak? częściej się przemieszczają. Wtedy cholesterol zatrzymuje je, tak? ogranicza ich ruchy, więc zmniejsza płynność. Natomiast, kiedy byśmy obniżyli temperaturę, to wtedy nasze fosfolipidy stają się mniej ruchliwe, zmniejszają odległość od siebie, kondensują się, jakby tak, zmniejszają się odległości pomiędzy fosfolipidami, i wtedy, no, jakby z temperatury zmniejsza płynność, bo naturalnie. I teraz do gry wchodzi cholesterol który umiesza się pomiędzy tymi fosfolipidami i on wtedy nie pozwala im się tak bardzo sklejać, nie pozwala im tak się schodzić do siebie, więc wtedy cholesterol zwiększa płynność błony. To warto zapamiętać, szkoda trochę, że to nie jest poruszone właśnie na maturze, jest tylko ta jednostronność pokazana, że cholesterol zmniejsza płynność błony kropka. Natomiast warto być świadomy tego, że cholesterol ma takie działanie dwustronne, umożliwia, czyli tak naprawdę rozszerza działanie, bo które buforująco na płynność błony zarówno w wysokich i niskich temperaturach. Nie? Że w wysokich temperaturach ogranicza, ale w niskich temperaturach zwiększa jej płynność, dzięki czemu jej to fizjologiczne, fizjologiczne właściwości są zachowane w w szerszym zakresie temperaturowym. To warto zapamiętać i tylko właśnie szkoda, że na maturze jakby to rzeczywiście występuje tylko w tym jednym, w, w jednej stronie. I drugi podpunkt, w błonach komórkowych warstwa od strony środowiska określana jest jako E, egzoplazmik, natomiast wewnętrzna od strony cytoplazmy nazwana warstwą P. Określić, czy warstwy E i P błony komórkowej są względem siebie symetryczne. Odpowiedź uzasadnić, odwołując się do błony komórkowej. Um, I teraz jeszcze sobie przypomnę, tylko czy tutaj w tekście coś jest wspomnianego. Nie, tutaj niestety w tym tekście nic nie ma. Natomiast rzecz, którą myślę wszyscy maturzyści od razu powinni zapamiętać sobie i przypomnieć też gdzieś to było, na którymś zadaniu naturalnym, trochę w innej formie, mianowicie glikokaliks. Czyli ta warstwa cukrowców przyłączonych do, do fosfolipidów. Ona występuje tylko na zewnętrznej stronie błony. To też jest konsekwencja tego, że pecherzyki egzocytarne z, z aparatu Goldziego, kiedy odrywają się od aparatu Goldziego, ulegają fuzji z błoną, to glikolipidy umieszczone wewnątrz pecherzyka, kiedy chodzi do fuzji, przyłączają się i są wyciągane, jakby tak wyrzucane na zewnętrzną stronę błony. I w ten sposób powstaje nam ten glikokaliks, który uczestniczy, no, najbardziej znany jest z tego i to chyba rzeczywiście warte zapamiętania, nawet nie chyba, tylko na pewno, w interakcjach z układem immunologicznym. Tak? Dzięki tym specyficznym cukrom albo Pojawieniu się na przykład specyficznych cukrów na powierzchni komórki, komórka informuje układ odpornościowy o tym, że dzieje się coś niedobrego, na przykład stan zapalny w tkance, i wtedy te cukry stają się taką kotwicą dla leukocytów, które mogą migrować w głąb tkanki. Jakby no takim, taki lep, trochę na leukocyty działa właśnie ta warstwa glikokalixu. O, i akurat mały spoiler, tutaj w poniższym podpunkcie właśnie jest o glikokaliksie, który bierze udział w oddziaływaniu błony leukocytów ze śródbłąkiem, ułatwiając ich komunikację podczas zapalenia. Więc może jeśli nie było w pełni jasne, to w drugim podpunkcie, w powyższym podpunkcie, Błony nie są symetryczne, tak? ponieważ na przykład tylko na zewnętrznej stronie występuje glikokaliks. Podsumowując, zmierzyliśmy się przed chwilą z kilkoma zadaniami ze zbioru zadań z biologii, wydawnictwa biomedika. Według mnie wypadają całkiem fajnie. Są oczywiście zdarzą się zadania typowe, takie wydaje się, gdzieś już to widzieliśmy, ale poza, poza tymi kilkoma, oczywiście. Dużo tych zadań autorskich jest oryginalnych, czerpie z jakichś źródeł, do których nie, nie sięgali jeszcze autorzy maturalni, więc tym bardziej godne polecenia. Poza tym dotknęliśmy tak naprawdę tylko no, wierzchołka, tak? jakieś tam procenta tych wszystkich zadań, które tam są umieszczone. W przyszłości jeszcze chciałbym sięgnąć do zadań z genetyki, metabolizmu, biochemii zarówno zwierzęcej, jak i roślinnej. Zobaczyć, co tam dla nas przygotowali. Na razie wydaje się bardzo ciekawym zbiorem. Zobaczymy, jak będzie dalej. Także od siebie przynajmniej pierwszy tom, myślę, że mogę spokojnie polecić. Zapraszam jeszcze raz na obóz naukowy, który organizujemy z naukowcami. Piękne roztocze, pierwsza połowa lipca. Więc mam nadzieję, że pogoda będzie przecudna. Czeka na was spora atrakcji, zarówno tych intelektualnych jak i typowo wakacyjnych. Więc przyjemność z pamiętajcie. Jeśli chcecie dobrze spędzić wakacje, zwłaszcza jeśli macie poczucie jakiegoś czasu, który przeleciał wam przez palce ostatniego roku, to ten obóz jest właśnie dla was. Obóz naukowy z biologii, obóz naukowy z chemii. Czekamy razem z moim bratem na wasze zgłoszenia. Także mam nadzieję do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się ciepło. Cześć!